Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notop Stryk. Dzisiaj przetestujemy nowy obiektyw od marki Sigma. Jest to 20 ze światłem 1.4, czyli szerokokątny i bardzo jasny obiektyw do pełnoklatkowych bezusterkowców Sony, Panasonica oraz Leica. Jeśli jesteście ciekawi, co o nim sądzę, to zapraszam do oglądania. Przechodzimy do budowy tego obiektywu. Na początek jeszcze krótka informacja, to jest nowy obiektyw. Wcześniej Sigma też miała 21-4 serii Art, tylko że to był obiektyw dedykowany pod lustrzanki, projektowany pod lustrzanki, ale można było go kupić z bagnetem Sony, jakby doczepiony po prostu był bagnet pod bezlusterkowce Sony z bagnetem FE. No ale to był obiektyw duży, ciężki, z wypukłą przednią soczewką, właśnie projektowany pod lustrzanki. To jest już zupełnie nowa konstrukcja, robiona typowo pod bezlusterkowce, więc jest mniejsza, lżejsza, autofokus też jest odpowiednio dostosowany, więc tutaj łatwo się pomylić. Jeśli będziecie taki obiektyw kupować, to po prostu zwróćcie uwagę, czy to jest na pewno ta wersja, o której myślicie. Ale przechodzimy do samej budowy tego konkretnie obiektywu. W zestawie dostaniemy oprócz standardowych dekielków taki porządny, sztywny pokrowiec oraz duży tulipan przeciwsłoneczny, taki wykonany solidnie, z blokadą, łatwo się też go zakłada i ściąga, co też jest zaletą. Myślę, że nawet w rękawiczkach zimą będzie się to wygodnie robiło, bo ten przycisk też jest taki duży, więc za ten tulipan na pewno plus dla Sigmy. Kiedy go zdejmiemy, to widzimy, że obiektyw nie jest wcale jakiś bardzo duży. Oczywiście nie jest to najmniejszy obiektyw, nie jest też najlżejszy, bo waży około 600 gramów, no ale też nie jest to jakiś gigant w porównaniu do tej wcześniejszej właśnie 21-4, no to jest zauważalnie mniejszy, lżejszy, na pewno wygodniej się będzie nim pracować gdzieś w terenie. Kolejna różnica w stosunku do tego wcześniejszego obiektywu to to, że tutaj nie mamy wypukłej soczewki, tak mocno wypukłej, więc mamy normalne mocowanie na filtry. Są to niestety filtry dosyć duże, bo średnica to jest 82, ale ważne jest to, że możemy je mocować, to w fotografii krajobrazowej będzie na pewno przydatne, ale co ciekawe, w tym obiektywie mamy też mocowanie z tyłu przy bagnecie do filtrów żelowych i razem z tym obiektywem dostajemy od Sigmy taki szablonik i możemy sobie sami takie filtry wyciąć. Więc jest to ciekawe rozwiązanie, bo na przykład filtry pełne, szare, spokojnie też możemy mocować od tyłu na bagnecie i nie stanowi to najmniejszego problemu. Na przedniej strzepce mamy też powłoki hydrofobowe, więc powinno się łatwiej obiektyw czyścić. Jak widzicie, teraz właśnie zaczyna padać deszcz, więc jeśli mi napada na ten obiektyw, to będzie mi go łatwiej dzisiaj po tym nagraniu wyczyścić. Też obiektyw jest uszczelniany, to na pewno jest duża zaleta, bo często z takim obiektywem szerokokątnym będziemy jednak pracować w terenie. Następnie mamy duży pierścień do zmiany ostrości, chodzi on z dobrym oporem, więc ta ostrość będzie tutaj zmieniana precyzyjnie, pomimo że jest to przełożenie elektroniczne. Następnie mamy cały zestaw przycisków, jest ich tutaj naprawdę sporo. Mamy klasyczny przycisk autofocus, manual focus, to znamy z wielu innych obiektywów. Mamy przycisk funkcyjny, do którego możemy przypisać jakiś najczęściej używany przez nas parametr, ale też mamy zupełnie nowy przycisk, z którym ja się wcześniej nie spotkałem w żadnym obiektywie. Jest to blokada manualnego ustawiania ostrości. Działa to w taki sposób, że ustawiamy sobie ostrość manualnie w jakimś miejscu, na przykład na gwiazdy w nocy, i przesuwamy ten przycisk, wtedy mamy tą ostrość zablokowaną i nawet jeśli przez przypadek gdzieś tym pierścieniem poruszymy, to ta ostrość się już nie zmieni. To jest ogromna zaleta właśnie, kiedy pracujemy w nocy, w jakichś trudniejszych warunkach, bo wtedy łatwo na przykład zmieniając kadr gdzieś tam zahaczyć i tą ostrość sobie zmienić, a ten przycisk nam ten problem rozwiązuje, więc za to plus dla Sigmy, że próbują po prostu wprowadzić coś nowego, chyba że to już było wcześniej w jakimś obiektywie, ale ja się wcześniej z tym nie spotkałem. Następnie mam pierścień do zmiany przysłon, to jest też duża zaleta, że jest on bezpośrednio na obiektywie. Niektórzy wolą to zmieniać z aparatu, niektórzy z obiektywu, fajnie, że jest tutaj taka możliwość. Jeśli nie chcemy zmieniać tego z obiektywu, ustawiamy tutaj wartość na A. Możemy sobie też zablokować ten pierścień, bo jest od tego przycisk, i możemy to zmieniać wtedy na body i też nam się przez przypadek nic tutaj nie przestawi. Więc jeśli nie chcecie z tego korzystać, to jest taka możliwość i no nie będzie Wam to w niczym przeszkadzało. Oprócz blokady tego pierścienia mamy też możliwość wyłączenia jego oporu, jego kliku, więc wtedy chodzi on zupełnie płynnie i można go używać z powodzeniem na przykład podczas nagrywania filmów. Wtedy ekspozycja będzie się zmieniała płynnie, nie będzie widać takich przeskoków jasności, więc ten obiektyw jak najbardziej podczas filmowania też powinien się dobrze sprawdzić i jest on do tego dostosowany. Na końcu mamy oczywiście metalowy bagnet i w zasadzie to jest tyle, jeśli chodzi o budowę tego obiektywu. Sama jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie, taka sama jak w innych obiektywach Art. Mamy obiektyw w większości wykonany z metalu, solidny, dobrze spasowany, tutaj do tego nie mam żadnych zarzutów. Duża ilość przycisków, ważne, że jest gwint na filtry, dodatkowe mocowanie filtrów z tyłu, to wszystko sprawia, że
za budowę tego obiektywu. No ja wystawiam Sigmie 5 i tutaj nie mam się do czego przyczepić. Przechodzimy sobie już teraz do użytkowania tego obiektywu. Ja testuję ten obiektyw na Sony A7 III, więc pamiętajcie, że to co mówię chociażby o autofokusie, no dotyczy konkretnie zestawu ten obiektyw plus to body. Na innym body może wyglądać to odrobinę inaczej. Użytkowanie chciałbym zacząć od ogniskowej i jasności. Ogniskowa 20 mm jest szeroka, ale nie jest to jeszcze tak ekstremalnie szeroka ogniskowa, żeby jakoś bardzo mocno zniekształcała nam ten kadr, więc spokojnie można go używać do jakiejś fotografii architektury, do fotografii wnętrz. Też świetnie sprawdzi się przy astrofotografii, przez to, że jest jednocześnie jasny, co w takim rodzaju fotografii jest no, bardzo pożądane. Dobrze oczywiście sprawdzi się w jakiejś fotografii krajobrazowej, w fotografii sportowej, gdzie potrzebujemy szerokich ujęć. No, jest to na pewno bardzo uniwersalna ogniskowa i w mojej fotografii taki obiektyw się na pewno by dobrze sprawdził. Dodatkowo ta jasność 1.4 pozwala pracować z tym obiektywem w naprawdę trudnych warunkach, kiedy też robimy jakiś na przykład reportaż z jakichś koncertów czy miejsc, gdzie jest tego światła mało, to no, ta jasność pozwoli pracować na jeszcze całkiem niskich czułościach. No i właśnie ta astrofotografia to jest kolejna dziedzina, gdzie ta jasność ma ogromne znaczenie. No przy takiej klasycznej fotografii krajobrazowej i tak tą przysłonę przymykamy, więc tutaj już tak jasny obiektyw nie jest niezbędny. Obiektyw nie ma stabilizacji, no ale już większość body w tej chwili ma tą stabilizację na matrycy, więc nie uważam, żeby to był jakiś duży problem. Jeśli chodzi o minimalny dystans ustawiania ostrości w tym obiektywie, to są 23 cm, jest to bardzo dobry wynik. Pamiętajcie, że jest to odległość podawana od matrycy, a nie od przedniej soczewki, więc w praktyce możemy mieć obiekt dosłownie kilka centymetrów przed przednią soczewką i będziemy już w stanie na niego wyostrzyć. Jeśli chodzi o autofokus, to działa on różnie, zależnie od trybu. W trybie pojedynczym działa średnio szybko. Tutaj troszeczkę się zawiodłem, miałem nadzieję, że jednak to będzie moment i ta ostrość będzie ustawiona, a jednak tutaj trwa to chwilę. I ostatnio większość obiektywów, które miałem okazję testować, miało szybszy ten pojedynczy autofokus. Tutaj działa to tak sobie, nie ma tragedii. Oczywiście przy jakiejś fotografii krajobrazowej architektury to w ogóle nie ma problemu, bo ten autofokus i tak będzie wystarczająco szybki. Jest on też precyzyjny, delikatnie go słychać, kiedy jest bardzo cicho w pomieszczeniu, ale tylko w tym trybie pojedynczym. W trybie ciągłym, szczególnie kiedy filmujemy, to jest on praktycznie bezgłośny. No ale tak jak mówię, ten autofokus pojedynczy nie jest tragiczny, ale mógłby być szybszy. Natomiast sytuacja zmienia się, kiedy przełączymy aparat w tryb ciągły. Wtedy autofokus działa naprawdę szybko, sprawnie, celnie. Ta ostrość jest momentalnie zmieniana. Specjalnie nie szuka gdzieś tej ostrości, nawet na w pełni otwartej przysłonie. Więc autofokus ciągły tutaj muszę pochwalić. Nie wiem, z czego to wynika, że w trybie ciągłym on potrafi tak szybko tą ostrość zmieniać, a w trybie pojedynczym zajmuje mu to tyle czasu, żeby przejechać z jednego planu na drugi. Nie wiem, dlaczego tak jest. No ale tak po prostu no, jest w tym obiektywie i zdarza się to też w innych obiektywach. Jeśli chodzi o tryb ciągły podczas filmowania, wtedy on trochę zwalnia, jest bardziej płynny, ale jest też taki stabilny, też gdzieś nie szuka tej ostrości, więc do filmowania też ciągły autofokus w tym obiektywie jak najbardziej się nadaje. Więc weźcie pod uwagę, że jeśli będziecie chcieli pracować z tym obiektywem przy na przykład jakiejś fotografii sportowej i szybko tą ostrość ustawiać, to na pewno polecam od razu włączyć tryb ciągły i ten pojedynczy sobie podarować. Jeśli chodzi o użytkowanie tego obiektywu, to tyle. Przechodzimy sobie teraz do Lightrooma, gdzie pokażę Wam zdjęcia, które nim wykonałem. Jesteśmy już w Lightroomie, mam tutaj kilka plików RAW. Zacznijmy od takiego zwykłego, prostego krajobrazu na mocno przymknięte przysłonie. Mamy tutaj przysłonę 8. No i powiększymy sobie to zdjęcie. Zobaczmy, jak wygląda tutaj sytuacja z ostrością. Na środku kadru wygląda to bardzo dobrze. Widać tutaj najdrobniejsze szczegóły, jakieś tutaj framugi w tych oknach, jakieś szczegóły tutaj kościoła. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Na brzegach kadru również jest nieźle. Widać tutaj jakieś samochody, najdrobniejsze linie. Jakiś minimalny spadek ostrości oczywiście można tutaj wypatrzeć, ale i tak uważam, że te brzegi wyglądają ok. Możemy jeszcze sobie tutaj mocniej wyciągnąć cienie. Oczywiście pojawi się tutaj pewnie jakiś szum, ale widać, że nawet na samym brzegu kadru tutaj te liście są bardzo ostre i pełne detali, więc do takich ujęć krajobrazowych myślę, że obiektyw świetnie się sprawdzi i na ostrość nie będziecie tutaj narzekać. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja, kiedy wyłączymy korektę w Lightroomie, bo oczywiście jest tutaj wgrana korekta dla tego obiektywu. No i widzimy, że pojawia się delikatne winietowanie i dosyć mocna dystorsja, więc te dwie wady są tutaj korygowane. Winietowanie nie jest duże, kiedy tą przysłonę przymkniemy, nawet kiedy wyłączymy tą korektę, to winietowanie nie jest jakieś bardzo mocne. Natomiast dystorsja jest już mocno zauważalna, no ale oczywiście możemy włączyć tą korektę i wszystko będzie jak należy. Mam tutaj jeszcze jedno ujęcie, takie również na przymkniętej przysłonie. Tutaj mam przysłonę 16, czyli już naprawdę mocno przymkniętą. I również możemy zobaczyć, jak to wygląda na środku i na brzegach. I na środku wygląda to również bardzo dobrze. Obraz jest ostry, pełen detali. Brzegi tutaj również wyglądają jak należy, więc do samej ostrości obrazu tutaj nie mam żadnych większych zastrzeżeń. Wygląda to dobrze, kiedy przymkniemy przysłonę. A teraz jeszcze zobaczmy, jak wygląda sytuacja na w pełni otwartej przysłonie. Mamy tu przysłonę 1.4.
No i możemy zobaczyć, że obraz jest ostry, ale ta ostrość nie jest już taka bardzo, bardzo mocna. Jak zaraz zobaczycie, warto ten obiektyw delikatnie przymknąć. Oczywiście to nie jest tak, że on jest nieużywalny, że to jest jakieś zupełne mydło, ale widać, że ten obraz nie jest tak idealnie super, super ostry, więc kiedy chcecie mieć taką jak możliwie jak najwyższą rozdzielczość tych zdjęć, to warto tą przysłonę delikatnie przymknąć, bo jak już na kolejnym zdjęciu zobaczycie, mam przysłonę 2, to ten obraz jest zauważalnie ostrzejszy, widać tutaj mnóstwo detali i po prostu robi to większe wrażenie. Więc kiedy zależy Wam na jak największej ilości detali, to ja bym ten obiektyw delikatnie przymykał właśnie do tej przysłony 2.0. Teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja z rozmyciem tła. Mam tutaj dwa zdjęcia. Przysłona 2.0, czyli nie maksymalnie otwarta, ale jednak dosyć otwarta. Mamy tutaj grzybka z przodu, który jest ostry, widać na nim dużo szczegółów. No i możemy zobaczyć, jak wygląda bokeh w tym obiektywie. Wygląda on całkiem ok. No nie są to może idealne, okrągłe takie plamki, tylko są one lekko ściśnięte. Ale nadal uważam, że jest to całkiem przyjemne dla oka. Nie uważam, żeby bokeh w tak szeroglądnym obiektywie był jakiś tam super istotny. Raczej portretów w tym robić nie będziecie. I ten, który jest tutaj, jest jak najbardziej akceptowalny. Wygląda to dobrze. Mam tutaj jeszcze kolejny przykład. Tutaj widać już trochę bardziej, że ten bokeh nie jest taki idealnie okrągły, że są taki pościskany. I akurat na tym zdjęciu nie wygląda on zbyt przyjemnie. Jest taki dosyć kontrastowy i dosyć mocno odwraca uwagę. Natomiast no to wszystko zależy od konkretnego zdjęcia. Tutaj wyszło to średnio, a na tym na przykład zdjęciu ten bokeh wygląda bardzo ładnie i mi się podoba, więc tutaj dużo zależy też od konkretnej sytuacji. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja z aberracją chromatyczną. Mam tutaj usuniętą korektę aberracji. No i zobaczymy sobie teraz szczegóły na tych szczebelkach, na tych kontrastowych elementach. No i ja, przyglądając się temu zdjęciu, nie widzę tutaj żadnego problemu z aberracją chromatyczną. Nieważne, czy włączę, czy wyłączę tą korektę, tej aberracji tutaj praktycznie w ogóle nie widać, więc za tą korektę tej aberracji na pewno ten obiektyw trzeba pochwalić. Wypada on pod tym względem świetnie i nie ma żadnych problemów po prostu z aberracją chromatyczną. Na ostatnich zdjęciach jeszcze chciałbym Wam pokazać, jak ten obiektyw pracuje pod światło. Tutaj też wiele zależy od konkretnej sytuacji. W niektórych sytuacjach, tak jak tutaj, mamy bardzo mocne bliki, takie kolorowe. Natomiast no tutaj mamy, umówmy się, sytuację już taką bardzo ekstremalną, kiedy mamy słońce no niemal w centrum kadru, mocno dające za tego drzewa. Na pewno trzeba pochwalić ten obiektyw za bardzo ładne, długie takie promienie, więc kiedy mocno przymkniecie przysłonę, tak jak tutaj do na przykład F16, to bardzo ładne Wam te promienie wyjdą. Natomiast no mogą się pojawić bardzo duże takie kolorowe flary, ale też wiele tutaj zależy od sytuacji, bo na kolejnym zdjęciu delikatnie dosłownie przesunąłem obiektyw i te flary praktycznie całkowicie zniknęły. Dalej mam ładne, długie promienie, a flary są tutaj jakieś bardzo delikatne, mało zauważalne i zupełnie nie przeszkadzają. Tutaj mam jeszcze kolejne zdjęcie i tutaj również tych flar praktycznie nie ma. No są one jakieś tutaj delikatne, kolorowe, ale to już nie jest tak hardkorowy efekt jak w tym zdjęciu. Więc tutaj zależy, jak się ustawicie. Ogólnie uważam, że obiektyw nie pracuje źle pod słońce, no ale idealnie też nie jest. Na pewno mogłoby być tutaj trochę pod tym względem lepiej. Więc myślę, że jeśli chodzi o jakość obrazu, to tyle. Na pewno trzeba obiektyw pochwalić za rewelacyjną ostrość i na środku, i na brzegach kadru, szczególnie kiedy tą przysłonę przymkniemy. Świetną korektę aberracji chromatycznej, małe winietowanie, dobrze korygowaną dystorsję, oczywiście przy pomocy też tutaj Lightrooma, ale kiedy uruchomicie tą korektę, to nie ma z tym większego problemu. A jeśli chodzi o jakieś ewentualne wady, no to potrafią się pojawić mocne bliki w niektórych sytuacjach, kiedy pracujemy pod ostre światło, oraz bokeh też na niektórych zdjęciach może być taki mało przyjemny dla oka. Przechodzimy teraz do szybkiego podsumowania. Zaczniemy od ceny. Obiektyw kosztuje około 4800 zł. No jest to taka standardowa cena jak za obiektyw Sigma z serii Art, czyli z tej takiej bardziej profesjonalnej. Jeśli chcecie tańszy obiektyw, ale też trochę ciemniejszy, no to są odpowiedniki tego obiektywu z serii C, czyli takiej bardziej podstawowej od Sigmy, i wtedy mamy obiektyw znacznie tańszy, ale też ciemniejszy. Z drugiej strony, jeśli nie potrzebujecie aż tak szerokiego obiektywu, to Sigma ma bardzo podobne szkło, ale ogniskowej 24 mm, też z serii Art, też ze światłem 1.4, które jest po prostu mniejsze, trochę tańsze, lżejsze, i też ten obiektyw będę podczas tego wyjazdu testował, więc niedługo również pojawi się tutaj recenzja tego obiektywu 24 mm 1.4. Więc te dwa obiektywy, ten z serii C oraz ten trochę węższy z serii Art, mogę polecić jako taką alternatywę dla tego szkła. Jeśli chodzi o główne zalety tego obiektywu, to na pewno jakość obrazu, jakość wykonania, duża ilość przycisków na obudowie, ten pierścień przysłon, standardowe mocowanie filtrów oraz dodatkowe mocowanie filtrów od bagnetu. No i to chyba wszystko. No i dobrze działający ciągły autofokus. Tutaj na to nie mogę narzekać. Jeśli chodzi o wady, to w zasadzie jedyną, jaką znalazłem, to ten przeciętnie szybko działający pojedynczy autofokus.
Na dzisiaj to tyle. Sprawdźcie naszego Instagrama, sprawdźcie naszego Facebooka. Jeśli Wam się podobał ten film, to zasubskrybujcie ten kanał. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!